dyskusji, to będzie dobre. Z tej strony Milki, a to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj niestety bardzo deszczowy dzień, ale ten deszcz, ten dzień deszczowy rozświetla nam Szczypson. Cześć Szczypson. O, to ja, dzień dobry. Rozświetlający wszystkie zakamarki świata, wielki Filip Szczypka Szczypson, właściciel, ta, szef serwera tak kidowice.pl. Widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy mieli dzieci razem z Filipem, wiem, że nie mogę się tego doczekać, ale tak, idziemy słuchaj po psa i po kota, rozumiesz to? Dzisiaj jest podróż. Mam kostki, prawda, mam tutaj rybki, mogę ci oddać część, no proszę bardzo. Takie dzieci ci odpowiadają? W sensie, wiesz co, ja chcę tylko psa, czy chcę mieć kota. Dobra, dobra, ja chcę kota i psa, ja chcę w ogóle wszystko najlepiej, bo ja lubię zwierzątki, zwierzątki. Jej, serio, ogarniemy zwierzątki? Ej, jak ja się cieszę. No. Dobra, cudownie, widzowie, wy zostawcie łapkę i suba, ponieważ jedna łapka w ogóle to jest jedno dziecko nasze wspólne z Filipem, w sensie jeden zwierzatek, także dużo zostawcie łapek, widzowie, no proszę was, dużo łapek proszę tutaj zostawić i wpadajcie też na Instagrama mojego i Filipa też, bo u Filipa podobno będzie zdjęcie jutro na Instagramie, także musisz je zobaczyć, prawda Filip? Nie, nie będzie, właśnie kurczę, nie mam zdjęć żadnych. O nie, no jak to Szczypson, co ty to? Czemu ty jesteś taki mało instagramowy ostatnio? Tylko jakieś barany wrzucasz. No. 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 To prawda. Dobra, nieważne, ja za to wrzucę zdjęcie, ja wrzucę, więc bijcie. No to i mam nawet przygotowane i chyba będzie nawet, słuchajcie, fotodump, także wpadaj. Szczypson, gdzie ty poszedłeś? Zgubiłam cię. Szczypson. O, tu jesteś, dobra. Sorry memory, opuszczamy. O nie, są te ziomeczki! Szczypson! Pomóż mi, Szczypson, bo ja umieram. Kurę oswojoną. Jaką kurę oswojoną? Co kurę oswojoną? Mnie interesuje jakaś kura oswojona, nie chcę go pokochała mnie od razu. Co ty to robisz? Nie, kuro! Ej, przeżyła to. Dobra, ta kura jest zniszczalna. Ta kura jest moja. O nie, widzowie, bo my tutaj niestety jakby wpadliśmy oczywiście na zadaniowisty pomysł, żeby szukać zwierzatków w nocy, to nie jest zbyt mądre. No ale dobra, jakoś damy radę. W ogóle czemu my opuszczamy dżunglę, skoro koty są w dżungli? No bo my szukamy psa, a nie jakiegoś śmiesznego kocura. No co śmiesznego kocura? Kotki są super, nie wiem o co ci w ogóle chodzi i się rozchodzi. Jak śpią chyba. No to też, to są mega słodkie wtedy. Dobra, a gdzie są wilczki w takim razie? Szczypson, gdzie są wilczki? Na jakim biomie panuje ten to zwierzę? Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Mi się wydaje, wiem, że na zimowym takim. Na zimowym, no. A wiesz, może... jak się zdarzyło, co to jest za pająk? A wiesz, może w takim razie, gdzie jest zimowy biom? Nie mam zielonego pojęcia. Biom? Musimy pójść tutaj. Okej, no to w takim razie ja idę. W razie tego, że ty jesteś moją orędowniczką i pośredniczką życiową, to idę za tobą, bo ja chcę być taka jak ty. Jesteś moim idolem, Filip. Ja robię to, co ty. Więc ja idę za tobą. Dobre, masz wzorce, nie będę ukrywał. Nie, jesteś moim ulubionym wzorcem. Z wszystkich wzorców, które mam zapisanych w dzienniku, ty jesteś moim ulubionym. Jesteś jako pierwszy. Top 1, Filip Szybka Szybson. Buson Kajzerka. Filipek Fifi. Toast Tościk. Ja mam najwięcej... Nie, to nie dam się Mystery Boxa. Nie, żebraj. Nie, no... Jak mogłeś w ogóle nastawić creepera przeciwko mnie? To było straszne. Co ty w ogóle robisz? Aha, widzę, że tej łódeczkę dla nas robisz. Ej, jesteś taki kochany. W ogóle żadnej myśli. Ale dlaczego wyszedłeś założony, że dla nas? Bo bo na pewno dla nas. Ała, creeper mi tutaj wybuchł. Dobrze, Szczypson, śmiało. Nie bój się. Ja, a popatrz, ja ciebie uchronię przed złem, a ty... Nie! Ty jesteś okrutny! Niemożliwe. Jak mogłeś się zostawić? Ty jesteś po prostu takim potwornym człowiekiem, nie? No, już myślałam, że zostawisz kobietę w opałach tutaj, prawda, ale nie zostawiłeś, więc to się ceni, to się naprawdę ceni. Aż sobie czapkę ściągnę z głowy. Dobra, gdzie mnie zabierasz, Szczypson, na naszą randkę w takim razie? Opowiedz coś o tym. Na środek morza i cię tam zostawiam. Moja ulubiona, dzięki. I tu są delfiny, weź moja delfina jakoś. Ulubiona. Ej! Ej, co ty to zrobiłeś? Zniszczyłaś łódkę. Nie zniszczyłam, to ty po prostu ja zrobiłaś McDonalda. No i co teraz? Aha, granica mapy. Ale... Co, łódka się zniszczyła? O nie, jest mi teraz przykro normalnie, autentycznie, ale dobra. Ej, dobra, ale czekaj, my mamy flya w ogóle. Mamy przecież ten. No to jest racja akurat. Fish fly. No czekaj, bo ja nie mam włączonych komend, w sensie czatu i no i teraz tak właśnie się opisuje sytuacja dana. Czekaj, bo to muszę wejść. To nie jest takie proste. A dobra widzowie, włączyłam się, latam teraz jak Superman. Szybson, możesz razem ze mną w takim razie lecieć w krainy rozpaczy. I w sumie to jest przykre, że tu jest granica mapy. To rozumiem, że musimy się kierować w inną stronę, tak? Nie, ale to jest granica sektora chyba, nie mapy, wiesz? A co to znaczy granica sektora w takim razie? Czy ty możesz ze mną lecieć, bo ty jesteś moim towarzyszem w podróży i w tej niedoli? Ale ja po prostu... No to ty nie lecisz za mną? No ja myślałam, że ty polecisz za mną.
Nie, no w ogóle jeszcze szybko. Nie, to się w ogóle nie dzieje. Się chyba pomyliło. Nie, to no chyba się tobie coś ten. No, bardzo mnie to cieszy w takim razie. Dobra, szukaj dalej. Wilczków oraz ocelotków. To są top 2 nasze zdobycze. Ja chciałabym znaleźć właśnie pieska i kotka, ale to nie jest takie proste. O, widzę, że tutaj ktoś miał działkę elegancką. Taka, no, 2 na 10, ale była kiedyś piękna. No, szkoda, że tutaj została zniszczona. Ej, ale to jest ładne. Musimy też sobie zainspirować, Chipson. Gdzie ty jesteś? Chipson? No ja lecę i szukam, no. No dobra, no ja tutaj, bo popatrz, bo ty w ogóle nie czujesz tego wajbu, nie? Nie czujesz wajbu tej romantycznej podróży i ty po prostu wyleciałeś sobie sam i zostawiasz mnie, no nie? Bo ty tylko jesteś cel, bo to jest men. On tylko, wiecie, cel, nie? Co ja znalazłem? Co znalazłeś? Byś leciała ze mną? No nie, wiedziała. Na pewno znalazłeś rafę koralową. Bo ja też ją znalazłam. Możesz się do mnie zepchnąć? Nie, ja nie mogę, bo ja się boję. Szczypson. Tepam się, wykonano. Czekam, aż mnie w takim razie tepniesz. Tepniesz mnie? No czekaj, no wpisałem. No ja się nie tepam w ogóle. Bo ja też mam czas wyłączony, czekaj. Jezu, Szczypson. Widzicie? No jeszcze raz. Dobra, tu klikam, no jesteś, siema. No wykonano, no i co? No i czekam dalej. No ja jestem cały czas nad rafą koralową, nie? No i co tutaj znalazłem domek na drzewie. Ej, that's cool. Jesteśmy w dżungli, a w dżungli mogą być ocelotki, widzowie, więc szukamy teraz ocelotków. Dobra, proszę. O nie, chyba się spojrzała na Endermana, bo zaczął warczeć. Tak, chyba tak. Upsi. To był przypadek, widzowie. Dobra, ocelotki, słuchajcie, ocelotki. Jeżeli ty znajdziesz, Filip, ocelotka, to musisz krzyczeć mam. Gdzie jest ocelotek? Jest, widzę go. Oj, dobra, czekaj. Ała! Możesz przestać teraz? Ej, czekaj, bo teraz Enderman mnie w ogóle bije. O, jeszcze creeper, widzowie, ja tutaj jestem w ogóle z każdej strony możliwej mnie atakują. Czy możesz mnie obronić, Chipson? Dzięki. Dobra, au! Głupi Endermanie, no dobra. Gdzie jest ten ocelotek? No nie wiem, już sobie poleciał. Nie, gdzieś. No ocelotku. Kurde mol, gdzie ty jesteś? Czekajcie, widzowie. Czy tego gdzieś zauważasz w obrębie swojego wzroku? Być nie może? Widzę. Ja tam widziałam coś. Nie widzę, nie zauważam. Coś co szło, ale... O, tu jest! O, właśnie, to gdzieś tu... Dobra, czekajcie, teraz tak, uwaga. Dalej ucieka. Czekaj, bo tu trzeba sposobem do tego podejść. Czy ty... Nie możesz tak, słuchaj, musisz... Ała! No, czy... kurde, bo mnie tu wszystko bije! Ja tu spełniam swoje marzenia, Chipson. Czy ty możesz mi pomóc w spełnianiu marzeń? Co ty robisz? Widzę, że ty też tutaj kotka ten, poluję tak? Poluję na niego. Okej. Okay. Dobra, czekajcie, poczekamy. Tutaj trzeba, wiesz, czasami się przykam. Patrz. Co? Ja nie mogę, że z kocurami się trzeba tyle namęczyć, żeby cię polubiły, one to i tak prawda. Są wredne? No trochę tak, dobra. Nie odchodź, głupi kocie, chodź tutaj, wróć. Czy to może być mój? No jeszcze pająk mi tutaj chodzi. Nie, no to jest w ogóle paranoja jakaś, naprawdę. Dobra, widzowie, raz. No nie, on mi uciekł, widzowie, po prostu. I tyle go widzieliśmy, dobra, czekajcie. On tam leci sobie. Jeszcze tak ciężko tutaj tego kotka zwabić do nas. No dawaj, no żeż kurde, nie wytrzymam zaraz. O. No nie, zepsuliśmy naszą szansę. Dobra, teraz, jeszcze raz. Ja zepsułem? Nie, ja zepsułam, bo poodbiegłam. Czekajcie, widzowie, gdzie on jest? No on po prostu musi być jakimś zamknięty w takim miejscu, żeby on nie mógł się gdzie ruszyć. O, dobra. Go trzeba zmusić do miłości, to jest okrutne. To prawda. Czekajcie, to sobie to rozwalę. Idzie do mnie zombie, czy to możesz go zabić? Gdzie jest ten kot? Czemu ten kot zniknął? O, tu jest! Sorry, kotek. Ej, dobra, kotek. On zabija kurkę! Ten kot jest... No, jeszcze no czekaj, kocie, kurde, mol! Znowu mi poszedł! Ja jeszcze w sumie nie wiedziałam, że to jest takie trudne. Zapomniałam sobie, że... No. Nie wytrzymałam. No to wszystko przez tego głupiego szkieleta. O, dobra, tam jest drugi. Patrz na to. Nie ruszaj się teraz. Okej. Szczepson, co ty zrobiłeś?! Co jest z tobą nie tak, człowieku? Ej, ty jesteś chory psychicznie! Ej, ty jesteś taki brutalny, naprawdę, nie wytrzymam, no zabił mi kota, nie, to był ten moment. Ja pierdolę, teraz nie ruszaj się i w ogóle nie podchodź do tego kocika. Powiedziałam. Nic nie zrobiłem. Nie ufam ci, dobra, kotek, chodź tutaj. Chodź, najedź się, no, szkurde, on musi sam podejść, nie, Au! Szczypson! Nic nie zrobiłem! Szczypson, jestem teraz na spektatorze jakimś, możesz przestać? No to kurde, ja. No Szczypson! To nie ja, to no. Jagieł. Ja pierniczę, ej, nienawidzę was naprawdę, dobra, czekaj. Chodź tu, kotek, chodź tutaj, chodź do mnie. No podejdź, tu masz rybę, no papacz. Kot. No. No nie!
No kurde, Jagie, łamasz szybsą, przestańcie mnie tak wkurzać, bo ja tutaj próbuję zdobyć... Zdobyć zaufanie wśród... Ja pierniczę, co to się dzieje. Ej, czy to jest śmieszne według ciebie, Szybson, prawda? No ale to nie ja. Nie, wiecie co, widzowie, ja po prostu się załamuję, mam tutaj załamanie i jestem załamanie. O kurde, ja też poleciałem. Okej, dobra. Jest, idzie. Teraz proszę, nie ruszajcie mnie, proszę was. Dobra, patrzy się, to jest ten... Nie! Czemu wy jesteście tacy okropni? Nie, no widzę was naprawdę, dobra, ostatnio. Ja nawet nic nie będę mówić, ja po prostu nie wiem, mnie pewnie obserwujecie, w ogóle jesteście potwornymi człowiekami, nie? To są właśnie meny, w ogóle zero wrażliwości. I patrzcie, teraz na przykład z drugiej perspektywy możemy pooglądać sobie mnie, jak próbuję oswoić kota. To nie jest śmieszne, to naprawdę nie jest śmieszne. Wiecie o tym. Okej, dobra, to jest, widzę, że próba jakaś z asymilacji z kotem. Mhm. Czy ja już mogę być sobą? A, widzę, że nie mogę, widzę, że to jest niemożliwe. Dobra, widzę, no to widzicie jak coś, ja tu mam ręce, ja nawet się nie ruszam, widzowie. Ja, widzicie, odcinki za mnie są same nagrywane, ja to jestem tylko i wyłącznie, no dziękuję, w końcu, duszą. Dobra, gdzie ten kot poleciał? A ty jeszcze są iść wilka oswajać. Ale ty nie ma wilków, jesteśmy w dżungli. No dobra, no to słuchaj, nie wiem, no jak to, a tańczący z wilkami? Czy przestanie ktoś skakać? Ej, naprawdę mnie tak wkurzacy. A gdzie jest ten kosur? No właśnie nie wiem, teraz go nie ma. Jest mi teraz przykro. No ja nie mogę, ja nawet... No patrzcie, widzowie, nie, tu mam rękę od klawiatury, ja nawet nie skaczę. Ej, naprawdę jesteście tacy, jesteście po prostu potworami, nie? Naprawdę. No bo wy tutaj mi w ogóle nie chcecie pomóc i nie jesteście wrażliwi na moje cierpienie, bo ja chcę mieć kota, a wy po prostu takie rzeczy robicie. Dobra, gdzie jest ten kocurek mały? Ale da się oswoić od zelota? To jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Musi to być możliwe. I co, on się stanie kotem? Tak, dokładnie tak. Tak jest. Chyba, że to na skin? Tak, chyba, że to nie działa na tej wersji, jest taka możliwość, bo nie mam pojęcia. Nie, no to jest... Już nie wiem. Na 1.18.2 na pewno tak działało. Jest, mam kocura. O, dobra, gdzie to jest? Tu zelata. Jak ją też tu zelata. Tak, wiem, właśnie zauważyłam, bo krowy z silverfishami mi tutaj się pojawiły, wiesz? I tak poczułam, że to może być właśnie on. Gdzie jest ten kotek? O, tutaj jest, dobra, widzowie. Okej. Nie! Zostań, kotek! Czy możesz, kotek? Chodź, chodź. Dobra. Okej, chodź tutaj, stój. No nie, no, zarąbiście, nie? I to na tyle tego, właśnie na tyle, nie? On nawet już nie chce jeść. Wiesz co, ja się poddaję. Możemy mieć po wilka, bo po prostu ten kot mnie do szału doprowadził. O, no, nice, więcej ryb. Okej. Jest tu kotek! On już cię kocha! No on nie kocha w ogóle, on za mną nie chodzi, bo nie było seruszek, ale czekaj! Idzie za tobą! No bo mam ryby! Czekaj, bo tu jest jeszcze jeden kotek, Szybson! Uwaga, patrz na to, patrz co tu się teraz dzieje. No i dobra, jest, Szybson, to jest to... Ja mam kota swojego, mam dwa koty, mam jednego co drugiego. Jak odpalę TNT Race'a, niech to wszystko wybuchnie. Nie! Dobra, Szybson, idziemy teraz do tego, idziemy teraz po twojego wilczka. Co cię bije? Nie mam pojęcia, mam jakiś hacking. Rozumiesz, ja mam po prostu jestem zhakowana. Czy wy mnie możecie zostawić? Co cię nie zabije, to się wzmocni. Ja mam dosyć życia, naprawdę, moje życie jest... koniec. No i czy wy mi przestaniecie mnie hakować, bo mnie uszy bolą? Możesz mieć papugę, to może być twoje zwierzę. Pozwalasz mi? Pozwalam ci, no. Ja nie mogę, ale mnie dużo miłości spotkało dzisiaj, jasny. Mi na coś pozwoliła. Widzowie, przecież ja ci zawsze na wszystko pozwalam, o co ci chodzi? Nieprawda. Ej, słyszę jakieś dziwne rzeczy! O co chodzi z tym serwerem w ogóle, nie mam pojęcia. Dobra, co, będziesz miał tą papugę, czy nie? Ja mam jeszcze jedno dla ciebie. Nasiona zbieram. Dobra, to czekaj, ja ci daję kolejne nasiono. Proszę, to nasienie dla papugi. Dziękuję, proszę bardzo. Więcej. Ile potrzebuje się nasion do oswojenia papugi? Właśnie tak ciężko stwierdzić, no mam 6. Okej, ja mam jeszcze 2. Więc jak będziesz chciał, to powiedz, ja ci tutaj zadam, prawda, nasionka. Gdzie ty jesteś? Szukam papugi, bo tu gdzieś była. Ej, widzowie, piszcie w komentarzach imiona dla kotka oraz dla papugi Szybsona. To są nasze domowe zwierzaki. O, kolejny tutaj widzę, że jest ocelocik. Okej, dobra. I jak ci idzie? Masz jeszcze cztery, stary. Rzuciłam ci. Szybko, bo ci odlatuje! Szybson, go Szybson! Aha, tu masz, widzę, że jeszcze inną. Udało się? Mam. O, jest, udało się. Jest? Masz papugę i that's cool. Mam papugę.
Widzowie, i właśnie tym akcentem możemy ukończyć odcinek. Szybson z papugą, ja z kotkiem. No i widzowie, życie jest piękne, pełne zwierząt i miłości oraz naszych dzieci. Wymyślajcie imiona dla nich, trzymajcie się, widzimy się już niebawem na kanale i wpadajcie też do Filipa, ponieważ tam super odcinek. Wpadł. Do widzenia, widzowie, pa pa.